czasie naszych wojaży po Hiszpanii zajeżdżamy do miasteczka portowego Calpe. Jest to niewielkie miasteczko liczące około 30 tysięcy mieszkańców, położone na wybrzeżu Costa Blanca. Miasteczko ma dwie duże, piękne plaże z pasażami, wzdłuż których znajduje się wiele wieżowców. Tutaj można wynająć apartamenty na wakacje czy krótki pobyt w mieście. Natomiast starsze zabudowania położone są w głębi lądu. W czasie naszego pobytu my zatrzymujemy się w apartamentowcu nad samą plażą. Z rana, z okna naszego pokoju mamy przepiękne widoki na wschodzące słońce. Ulice, plaże i pasaże są wyludnione z samego rana. Ponieważ jednak jest szczyt sezonu, już wczesnym przedpołudniem zaczynają się schodzić ludzie i wkrótce plaże się zapełniają. Dwie główne plaże w mieście oddzielone są od siebie przystanią i portem rybackim. A nad całym miastem wypiętrza się olbrzymia skała Ifach. Pomimo, że wygląda ona groźnie i niedostępnie, to jednak na szczyt góry prowadzi ścieżka. Powoli się nią wspinając, można się delektować panoramicznymi widokami na całe miasto. Mniej więcej w połowie wysokości znajduje się tu jaskinia, czy może raczej tunel, który pozwala na przejście na drugą stronę skały skierowaną na morze i niewidoczną od strony miasta. Po przejściu w pełnej krasie odsłania się Morze Śródziemne i tylna część góry, dużo bardziej łagodna i przystępna do wspinaczki. Mimo wszystko, w dalszej drodze trzeba bardzo uważać, bo jeden źle postawiony krok może się skończyć tragicznie. Ścieżka na szczyt, choć nie za bardzo uczęszczana, jest jednak dobrze widoczna, więc niełatwo jest się tu zgubić. Natomiast na wytrwałych czeka nagroda. Z samego szczytu rozpościerają się wspaniałe widoki na miasto i okolice. Doszedłem na górę. Widoki są przepiękne. Widać w dole całe miasto. Widać nasz budynek też. Widać plażę, port. Bardzo ładne widoki, ale droga bardzo ciężka. Pomimo tego, że robi się coraz później i słońce chyli się już powoli ku zachodowi, plaże jednak nadal tętnią życiem. Jakby nie było, skończyła się siesta i ludzie na wieczór wychodzą z domów. My też po zachodzie słońca kierujemy się do portu w Calpe na obiad. Tutaj znajdują się restauracje, gdzie można spożyć smaczny posiłek świeżo wyłowionych i dostarczonych owoców morza. Aby zachęcić turystów, świeży połów jest wystawiony tutaj na pokaz przy wejściu do restauracji. Pracownicy restauracji zachwalają swoje wyroby i zachęcają turystów do skorzystania z ich usług, a nie konkurencji. Przygotowane półmiski z daniami mają często wystawione ceny. Nie oznacza to jednak, że nie można negocjować dodania różnych owoców morza do swojego obiadu. W moim przypadku były to homary. W końcu wybieramy restaurację i posiłek i zasiadamy do jedzenia.